Boom! Piąsteczka! Dzień dobry, cześć, czołem, kluseczki z osłem. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie u Shermana na kanale. Drugi mój gotykowy poradnik. Gdzieś tam w tam, albo tu wyświetli wam się poprzedni mój... Czy to jest tak naprawdę poradnik? Nie, to raczej jako ciekawostka, ale są ludzie, którzy prywatnie do mnie piszą, gdzie zdobyłeś to, gdzie zdobyłeś tamto podczas moich live streamów. I tak mówię, kurczę, no przydałoby się jednak faktycznie gdzieś to nagrać, coś wyjaśnić, gdzie to się zdobyło, gdzie to leżało i jak to zrobiłem. Pokażę wam dzisiaj oczywiście, jak zdobyć amulet do siły na początku rozgrywki. Wiadomo, że jest kilka lepszych rozwiązań, żeby go zdobyć, bo można chociażby wykonać wszystkie questy związane z nimi, żeby dostać jak najwięcej expo, bla 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 bla. Ale chodzi o to, żeby na drugim poziomie, trzecim góra, zdobyć amulet do siły. On bodajże daje 10 albo 15, już nawet nie pamiętam. No to co? Okej, cyk, jesteśmy już po rozmowie z Xardasem. Każdy z nas zaczynał tutaj rozgryweczkę. Słuchajcie, pokażę wam kroczek po kroczku, jak zrobić, żeby to zrobić i się nie narobić. Oczywiście to nie jest jedno z najlepszych rozwiązań. Według mnie najlepszym rozwiązaniem jest dołączyć do nich, wykonać wszystkie questy z nimi związanymi, a później ewentualnie ich killem przy jakiejś przemianie. Ale chodzi o to, żeby jak najmniej bugować grę, a jednak wykorzystać to, co możemy zdobyć. Kroczek po kroczku, będzie objaśnione. Tu będzie przyspieszone. I to jest ta skrzynia koło Xardasa. To właśnie tutaj ważne jest, żeby odwiedzić, bo zależy mi konkretnie na kuli ognia, która jest tutaj. W miarę możliwości zdobywajcie całe złoto, które możecie zdobyć, bo przyspieszy to rozgrywkę. Ja pokażę wam najłatwiejszy sposób, ale wiadomo, jeśli ktoś znajdzie coś lepszego, czyli na przykład nauka u naszego mistrza Torbena za tańsze pieniążki, to też jest zajebisty pomysł. Kolejnym ważnym etapem jest skrzynia w wieży Xardasa. Potrzebujemy tych kul ognistych, one są bardzo ważne. W Gotiku 2 Noc Kruka zwój kosztuje 5 punktów many, więc to jest akurat petardzioszka. Te zwoje są oczywiście opcjonalne, bo jak ktoś jest dobrym szermierzem, a no raczej ktoś jak ogląda gotikowy poradnik, to raczej tym szermierzem dobrym nie jest, więc no polegajmy na magii, nie? Kroczek po kroczku, dalej oglądajcie, to będzie wszystko oczywiście przyspieszone. I tutaj konkretnie ten moment jest bardzo ważny, bo tu mamy czwartą kulę ognia, która jest nam potrzebna. Okej, okay, słuchajcie, ten oczywiście początek można lepiej rozwiązać, tu ze 100 expa więcej można zdobyć, no ale nie przesadzajmy, tam jeden ork w tą czy w tą, to nic. I tu jest bardzo ważny moment, bo potrzebujemy gotówki, która jest tu pochowana, konkretnie tu. I druga gotóweczka, która jest schowana tutaj. Thank you.
Okej, i tutaj jest teraz bardzo ważna trasa, bo musimy udać się po pierścionek związany z czym? Z Maną. I to jest to miejsce, w którym mamy ten magiczny pierścionek, który bardzo nam jest potrzebny. Bierzemy sobie oczywiście pierścionek, zwój. Tutaj kilka zwoi, mamy zniszczenie ożywieńca, które też nam się przyda, ale ważne też jest mieszek, który jest. Tutaj jesteśmy w momencie, który mamy do na przeszkodę dzika. I teraz tak, możemy go próbować obejść i to polecam wam zrobić. Możemy sobie pokonać te dwa ścierwojady na spokojnie, dać radę. Albo... No chyba najlepiej pokonać te ścierwojady. Pamiętajcie o tym, że jeśli nie jesteście zbyt dobrzy w unikaniu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, zawsze możecie po prostu próbować ich uniknąć. Tutaj mamy ten moment, w którym musimy troszeczkę wykazać się zręcznością. Polecam zapisywać, żeby za bardzo sobie jakiegoś tutaj uraziku nie zrobić, bo łatwo z tych gór się tutaj ześlizgnąć. To jest gotik, wiadomo o co chodzić. Mamy ten moment, gdzie mamy za darmo 500 expa, więc w sumie, dlaczego nie? Chyba i teraz tak, możemy z nim sobie powalczyć, albo możemy uciec od walki i za nas rozwiąże to Lares. Możemy sobie podejść do Laresa i za nas on po prostu go napizga, nie? Więc jak nie dalej nie jesteś dobrym wojownikiem, to dalej to wszystko jest do rozwiązania. Ja go napizgam, to nie jest problem. Okej, okay, udajemy się do Lord Andre. Okej, okay, dochodzimy do Lorda Andre, zagadujemy do niego, że chcemy dołączyć do naszej tutaj gildii. Chce wstąpić na służbę paladynów, bla 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 bla. Nie ma jakiegoś szybszego sposobu, aby do was dołączyć. Okej, okay. W czym problem? Okej, okay. On nas tutaj informuje o gildii złodziei. Każdy mniej więcej wie, o co chodzi, więc to sobie przeklikajcie. Ktoś, kto nie grał, wątpię, żeby ktoś, kto nie grał, oglądał ten filmik. W każdym razie wiecie, o co chodzi, nie? Szukamy złodziei, mamy znaleźć gildię złodziei. I teraz tak, mamy właśnie tego questa, co do gildii złodziei. I teraz tak, to sobie zatrzymujemy i udajemy się do Jory. Zagadujemy do Jory, pytamy się o jego tutaj złoto, które ma. Ktoś cię okradł, bla 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 bla. Mógłbym odzyskać twoje złoto, chcę część złota jako nagrodę, bla 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 bla. Ile było w sakiewce, to jest też ważne pytanie. To wszystko sobie oczywiście, jak macie ochotę, sprawdźcie. To wszystko możecie sobie sprawdzić. Okej, i teraz tak, to jest teraz kluczowy moment w grze. Łapiemy Rengaru, czyli tego gościa tutaj. I teraz tak, czy chcemy go oddać straży? Jak chcemy go oddać straży, to też w porządku. Bądź możemy wykonać wszystkie questy dla gildii złodziei, czyli związane z Kantarem, Rengaru, Cardiffem i jeszcze tym jednym tam, co kogoś tam zamordował. Ja pokazuję wersję skróconą, czyli to, że sprzedajemy Rengaru straży i wtedy mamy dostęp jak najszybciej do tego amuletu, nie? Zagadujemy i szybko klikamy w razie, żeby jak najszybciej... Mam cię! Mam cię. Czego ode mnie chcesz? Chcę, żebyś zwrócił Jorze pieniądze. Okej, okay. Powinienem wydać cię straży. Dopilnuję, abyś trafił za kratki. Ja wybieram tą opcję. Idziemy go sprzedać do Lorda Andre. Okej, okay, jesteśmy u Lorda Andre. Chcę odebrać nagrodę za przestępstwo. Okej, okay, Rengaru, super, bla bla bla, darmowe doświadczenie. Super. I teraz tak, dostaliśmy 100 golda, mamy 500 sztuk golda, to już jest wystarczająco, więc na dobrą sprawę ten początek wcale nie jest taki potrzebny. Otwieram oczywiście sobie wszystkie sakiewki, jakie mamy, bo złoto jak najbardziej jest mile widziane. I udajemy się do naszej karczmy. Okej, okay, udajemy się do naszej karczmy. Nasz karczmarz mówi tutaj, jeśli wykonamy, że ma dla nas informacje, szuka nas pewnym gościu, bla 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 bla. I teraz tak, jeśli wykonamy wszystkie pozytywnie questy dla gildii złodziei, dostajemy tego gościa i on nam daje klucz. To jest przyspieszona wersja, więc ja go specjalnie chciałem wywołać tego Attilę, żeby jak najszybciej móc go pokonać. Tutaj polecam zapisać, bo faktycznie może znaleźć się jakaś tam próba powtórzenia tego. Pięknie. Czego ode mnie chcesz? Okej, okay, kim jesteś, bla 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 bla. To wszystko sobie uciekamy. Pozwól mi. Okej, okay. I teraz dajemy sobie w długą. Bieramy pierścionek, który żeśmy podnieśli. On daje nam plus 10 do many. Bierzemy sobie, wyposażamy, nie wiem czy jest takie słowo. Wyposażymy się w nasz tutaj piękny pierścionek. Okej, okay, mamy 20 punktów many.
bierzemy sobie kulę. I w tym momencie mamy pokonanego Attilę. Zabieramy wszystko, co ma, włącznie z tym magicznym kluczykiem, który daje nam możliwość wejścia do gildii złodziei. Mówię, zabiłem Attilę, czy to jest ważne? Chcę zobaczyć się z przywódcą. Jesteśmy u Cassie. U niej tutaj możemy się dowiedzieć wszystkich informacji o naszej organizacji, chce się do was dołączyć, bla 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 bla, jakie są wasze zasady i tak dalej. I teraz tak, możemy wykonać sobie takie questy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bądź sprzedać ich straży. Mówię o ekspresowej drodze, jak najszybciej sobie zdoby ten amulet, nie? To jest dla mnie teraz najważniejsze, żeby wam pokazać, że faktycznie gdzieś tam w początkowej fazach rozgrywki, gdzieś tam w 30 minucie rozgrywki, jak się postaracie. Następnie udajemy się do tego gościa tutaj, Ramirez. Zagadujemy, przepraszam, musimy wrócić do niej i zapytać się, czego mogę się u was nauczyć, tak? Wiem, że u Torbena możemy nauczyć się taniej, ale to jest ekspresowe, prawda? Możesz mnie czegoś nauczyć i on ma za 300 sztuk złota. Naucz mnie otwierać zamki i konieczna jest ta umiejętność, którą on teraz nam tutaj dał. Następnie udajemy się do Lorda Andre. Udajemy się do naszego Lorda Andre. Co do gildii złodziei. Co do... tak? Wiadomo, w przyszłości możemy ich zabić sami, za to mamy dodatkowego expa, mamy dużo u nich questów, mamy inne questy, żeby się do nich dostać, jak najbardziej, wiem o tym, wiem, mówię o najszybszej drodze do tego amuletu, jak nie wiem, jak może ktoś chce jakiś tam gotik zrobić, ja wiem, w 3 godziny, bo jakiś szaleń sobie zrobił, nie? Znalazłem kryjówkę złodziei, jest w kanałach pod miastem, dokładnie, i teraz bardzo ważny element, zapisujemy rozgrywkę. Czytujemy i znowu, co do gildii złodziei? Możesz zapomnieć o tej sprawie. Wysłałem kilku ludzi. Okej, i gildia złodziei, już wszyscy nie żyją. Udajemy się do gildii złodziei. Okej, jako że jesteśmy nauczeni wszystkich otwierania zamków i tak dalej, Cassia ma przy sobie dwa klucze. Mały klucz oraz klucz do piwnicy w gospodzie. A jeszcze ten drugi koleżka, on chyba, ma przy sobie klucz. Tak, dokładnie. Zabieramy sobie to wszystko i udajemy się we wskazane miejsce. Tylko nie pogubcie dróżki w tych kanałach, akurat prosta droga, bo w prawo. Okej, mamy tą jedną skrzynię, do której kombinacja wyświetli wam się na ekranie. Okej, po tej wyświetlonej kombinacji mamy dostęp 300 sztuk złota, srebrny puchar, złoty puchar oraz amulet siły. I o ten konkretnie amulet siły, 10 darmowej siły na początku gry, myślę, że tam w tej 25-30 minucie rozgrywki, nie wiem, dla kogoś to może jakieś tam pół speedruny, czy co tam się bawi, może się to przydać, nie mam pojęcia. W każdym razie mamy amulet oraz premię do zręczności. Plus dodatkowo zyskaliśmy klucz, ale tam chwilowo możemy sobie nie dać rady. No i widziałem kilka właśnie streamów takich niedzielnych graczy, że tak powiem, gotikowych, choć ja jakimś tam ekspertem oczywiście nie jestem, gdzie nie mogli sobie poradzić po prostu z tą grą. Mówili, że nie ma tu siły, cały czas im brakuje, cały czas teges. Proszę bardzo, poradniczek od Szermusia, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Przypominam, łapka w górę, komentarzek, co sądzisz o takim filmiku. Dziękuję ci z góry, mam nadzieję, że wiesz o tym, no bo jak jesteś gotikowym świrem i tu trafiłeś, to na pewno o tym wiesz. Nic, ja byłem Szerban, mam nadzieję, że wam się podobało. Cześć i czołem, pa pa pa.